W dzisiejszym programie przybliżymy Państwu inicjatywę Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która po raz pierwszy wyruszy z Koszalina. 23 marca w piątek o godzinie 18 będzie msza święta w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie i po mszy świętej każdy indywidualnie będzie mógł podjąć decyzję, że wyjdzie na ekstremalną drogę krzyżową. 45 km dookoła Koszalina tak, żeby o rannych godzinach, ale już sobotnich dojść do parafii Świętego Ducha. Trasa 45 km, prawie 500 metrów wynosi suma podejść na całym odcinku. Wyruszamy z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, kończymy w kościele Ducha Świętego. Po drodze mamy 14 stacji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Ona wjedzie przez miejscowości takie jak Konikowo, Raduszka, Bonin, Cewelino, Manowo, Wyszobórz, Policko, Góra Chełmska, no i wracamy do Koszalina. Ponad 40 km marszu, noc, milczenie, modlitwa i walka z fizycznym zmęczeniem. Czy ekstremalna droga krzyżowa to wyzwanie dla twardzieli? 4 razy już brałem udział w takiej drodze krzyżowej organizowanej w okolicach Piły i Skrzatusza. Ostatni raz szedłem z mamą i w sumie to ona się okazała tym twardzielem. Ja zasypiałem, bardzo często zasypiałem w czasie trasy drogi krzyżowej. Albo czekała na mnie cierpliwie, albo chwytała za rękę i podprowadzała do przodu, więc jeżeli dla twardzieli, to moja mama okazała się twardzielem wtedy, nie ja. Ekstremalna droga krzyżowa, idea tej i założenia tego wydarzenia są takie, że podejmujemy to wyzwanie w samotności. To znaczy podążamy trasą ekstremalnej drogi krzyżowej samemu bądź w małych grupach, ale obowiązuje bezwzględna zasada milczenia i nawet osoby, które będą próbowały, bo takie też się zdarzają, rozmawiać. Po prostu prosimy o to, żeby inni uczestnicy zwracali uwagę o zachowanie tej ciszy. To pozwala się skupić, pozwala zajrzeć głębiej w innym, wnętrze siebie i pozwala przeżyć tą drogę po prostu lepiej. Możemy ściągnąć wcześniej albo ślad, który jest dostępny na telefonie w aplikacji, ślad trasy, albo mieć po prostu fizyczny opis słowami, trasa jak wygląda. I stacje drogi krzyżowej nie są w żaden sposób zaznaczane, aczkolwiek u nas na tej drodze koszalińskiej stacja drogi krzyżowej będzie albo przy krzyżu, albo przy kapliczce, przy jakimś uświęconym miejscu. Nie są to stacje regularne, że co 5, co 6 kilometrów. Nieraz są bardzo blisko siebie, nieraz bardzo daleko. I wtedy zatrzymujemy się, przerywamy ciszę, bo zasadniczo trzymamy się zasady ciszy podczas całej drogi krzyżowej i odczytujemy i modlimy się później tymi słowami, idąc w ciszy. W dzisiejszym zabieganym i wygodnym świecie coraz więcej osób szuka inicjatyw, które pozwolą na spotkanie z Bogiem i z samym sobą. Ja jestem z pokolenia już, wydaje mi się, ludzi wygodnych, którzy żyją w komforcie i to powoduje, że na pewne trudności życiowe, które przychodzą, jest nam trudno się zgodzić i łatwiej nam jest od tego uciec, niż podjąć wyzwanie w takim prostym życiu codziennym, bo najtrudniejsza jest normalność, taka codzienność i tutaj często uciekamy. Mi też osobiście ta droga krzyżowa pozwoliła fizycznie pokonać pewne bariery, także pewne stany duchowe i to naprawdę w przełożeniu było bardzo wartościowe, kiedy pojawiły się inne trudności, takie codzienne. I tak sobie mówiłem, jeżeli tam dałeś fizycznie radę dojść do celu, wymagało od ciebie to niesamowitej determinacji i pewnego przełamania siebie, to dlaczego tak w zwykłej codzienności nie jesteś w stanie tego zrobić? A to naprawdę nieraz chodzi o prozaiczne rzeczy, bardzo codzienne i zwyczajne, które właśnie, no, wydają się już ekstremalne wtedy. To jest taka nowa forma przeżywania duchowości, jej praktykowania, wzmacniania, rozwijania. Ja przeszedłem ekstremalną drogę krzyżową raz. Było to w zeszłym roku w Szczecinku. Niesamowite duchowe przeżycia, doświadczenia, przemyślenia. Ksiądz Mateusz mówił o nabywaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu codziennym i dokładnie potwierdzam to. Tak właśnie jest, że czasem przy takie proste rzeczy, które napotykamy codziennie w naszym życiu, potrafią nas, jeżeli jest
ich duża ilość, po prostu przybić, mówiąc krótko. Myślę, że po ekstremalnej drodze krzyżowej wiele rzeczy staje się w życiu prostszy. W ekstremalną drogę krzyżową wyruszają nie tylko osoby wierzące, ale też wątpiące i poszukujące. Zasadniczo jest to nabożeństwo, cały czas jest to nabożeństwo duchowe. Niektórzy trochę jakby mylą to i traktują jako trekking. I faktycznie przechodzą bezrefleksyjnie, tyle żeby przejść nocą 45 km w trudnych warunkach, w ciemności. Natomiast jednak zawsze jest ta otoczka duchowa, że to zaczyna się mszą świętą, że jednak wiemy, że to jest droga krzyżowa i na tej trasie pojawiają się właśnie krzyże, kaplice. Niektóre osoby idą z krzyżami własnoręcznie robionymi, trzymają je w rękach i nie da się uciec od tej tematyki. I na pewno jest to moment, gdzie oczywiście później ktoś pisał po tej drodze krzyżowej, że szedł tam jako wątpiący albo niepraktykujący i jakieś doświadczenie duchowe bardzo wartościowe jakby dla niego to stanowiło. Dla mnie, kiedy szedłem 4 razy jako jednak osoba duchowna i wierząca, za każdym razem to było odkrycie jakiejś innej głębi, kolejnych stacji, przeżywania męki Pana Jezusa w sposób inny. Każdego roku inaczej. Inną wartość w sobie odkrywałem albo coś innego zaczerpnąłem z tego wydarzenia. Ekstremalna droga krzyżowa jest o tyle charakterystycznym wydarzeniem, że daje możliwość przejścia i uczestnictwa praktycznie dla każdego. Dla kobiet, mężczyzn, nawet dla dzieci, pod warunkiem, że są z ich prawnymi opiekunami, osobami pełnoletnimi. Tej drogi nie trzeba przejść całej. To nie należy tego traktować w żaden sposób jako wyzwania fizycznego, a zdecydowanie jako wyzwanie duchowe. Wtedy ona ma sens. Ta trasa jest dostępna w internecie, w stronie internetowej jako ślad. Ona jest dostępna cały rok. Można ją przejść sobie latem, można przejść ją sobie na 3 razy wspólnie z rodziną, z dziećmi. Także tak, daje nam to wiele możliwości. Można iść ze swoimi intencjami i tym bardziej, albo może łatwiej, pewien ból, cierpienie czy dyskomfort, no wiemy za kogo czy dla kogo idziemy i jakaś taka mobilizacja wewnętrzna może być większa. Przed wyruszeniem w trasę warto zadbać o odpowiedni strój i wyposażenie. Należy zabrać ze sobą jakieś oświetlenie, czyli latarki czołowe, jakieś może zapasowe baterie nawet. Wygodne buty, dobrą termoaktywną odzież. Jest to dystans 45 km, w związku z czym wymaga to naprawdę dużego zaangażowania takiego fizycznego, wysiłku fizycznego. I powiedzmy, ta odzież jest tutaj bardzo, bardzo ważna, jak i obuwie. A co z jedzeniem? Ja osobiście biorę tylko ze sobą wodę do picia. Nie dźwigam zbędnego balastu. Chcę troszeczkę, że tak powiem, poczuć to inaczej, nie odżywiać się, nie dojadać, nie podjadać. Mam rozważania i wodę, to mi wystarczy. Informacje o ekstremalnej drodze krzyżowej dostępne są na stronie internetowej edk.org.pl.